Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie, moi uczniowie niestety poszkodowani przez całe to szkolnictwo i polskie. Dwa tygodnie temu albo tydzień temu nagrałem, kochani, odcinek, jak jeden z uczniów trafił do psychiatryka po wyśmiewaniu się przez niego, przez kolegów oczywiście z klasy. I tutaj to była, moi drodzy, sytuacja nagłośniona w mediach. Jednak napisali do mnie oczywiście widzowie też o swoich przypadkach, również, moi drodzy, o tym, jak oni lądowali w psychiatryku. I to, moi drodzy, jest odcinek, tak naprawdę kolejny odcinek uświadamiający o tym, że jest gówno w szkole. Jak ktoś to zobaczy. Lecimy, kochani, z komentarzami moich kochanych widzów. Kamen Kamishiro. Jak ja, ku, kocham szkołę. Nie, no jasne, że nie rozwaliła mi mózgu do reszty, trzeba mieć problem do innych i kochana pani od matmy wmawia mi, że się nie nadaje do szkoły, do której chcę iść. Dzięki niej nie idę tam. Więc na koniec roku każdemu powiem, że zniszczył mi życie w młodym wieku. Pozdrawiam mój introwertyzm i możliwą fobię społeczną z innymi zaburzeniami oraz zmęczenie przeciążeniowe, ból pleców i bezsenność. Samoocena też niska, w skali rozje mi psychiki 9 na 10. I tutaj, kochani, pierwsza, znaczy tutaj akurat do ciebie, Carmen, ja mam do ciebie jedną prośbę. Miej w dupie to, co mówi o tobie szkoła. O mnie też mówili moja droga albo mój drogi, że jestem degeneratem, a jestem kim jestem. Dlatego, pamiętaj, ja w ciebie wierzę, po prostu, ja w ciebie wierzę. Kolejna. Weronika. Poprosiłem po prostu uczniów o podanie skali od 0 do 10, jaki jest ich stan psychiczny według ich odczucia i dlaczego. 3 na 10, bo ostatnio miałam zdiagnozowaną wadę wzroku i odkąd mam okulary, to każdy się ze mnie nabija i mówią: nerdzie, zdejmij te okulary, bo wyglądasz idiotycznie. I tak dalej. Tak jest non stop. Wiesz co? Ja to zrobię solidaryzując się z tobą, Werusia. I teraz bym poprosił wszystkich hejterów, żeby się nie czepiali Weroniki. Tylko dawajcie, podskakujcie do mnie. Ale mam te okulary brudne, nic nie widzę. Wiecie co, tutaj akurat do tego komentarza Gieświra 2 będę jeszcze jeden odcinek robił, dosyć konkretny. No ale na razie go tylko i wyłącznie zacytuję. Audiologu, powiedz mi o moim stanie psychicznym, który szczerze mówiąc od podstawówki nie istnieje. Nie ma żadnej stabilności. Sam byłem w psycholu i współczuję tej osobie. Przeżywam nękanie codziennie. Jestem w pierwszej branżowej, ponad 10 lat wyśmiewania, szczerze mówiąc robi swoje. Staram sobie radzić na różne sposoby. Od fajek po alkohol. Choć wiem, że to trochę popier... Ciekawe, co będzie dalej. Z fartem. Dla każdego, kto przeżywa to gówno w szkole, patologia się wywodzi, szczerze mówiąc, głównie od rówieśników. Miśki, starajcie się sobie dobierać zajebistych znajomych, którzy nie wpierdzielą was w jakieś kuźwa bagno. I wielki szacun dla tych, którzy sobie radzą i nie dają wejść na głowę. Niestety ja dałem, ale to się powoli zmienia. Miłego oglądania. To, moi drodzy, zostawię bez komentarza. Może tylko mały dodam. Ja się nie dziwię, że nic z tym nie robią. Z agresją w szkole, bo po niej, a dzieciaki wpadają w alkoholizm i tworzy po prostu się głupie społeczeństwo alkoholików, którym się łatwo rządzi. To jest bardzo sprytny plan. Kolejny. Amelka. Ja wszystkim wam współczuję. Będzie trochę długie. Uwzględnię podstawówkę i obecną szkołę średnią. Podstawówka 1-3. 2 na 10. Masakra. Zero znajomych, zero integracji, wszystko leży. Godziny przepłakane przez rówieśników. Szkoła nic w tym celu nie zrobiła. Podstawówka. 4-6. Tutaj już 0 na 10, czyli zerowy stan psychiczny. Jeszcze więcej obgadywania, poniżania, gnębienia, udawania przede mną, że nic nie robią, a i tak jawnie było widać, że na mnie gadają. Zaczęłam często opuszczać dni i stawiać się, gdy tylko usłyszałem, że mam tam iść. Zawsze z tego powodu weekendami się źle czułam, wykorzystywali mnie wielokrotnie i jeszcze chcieli więcej. Polecam o chorobach powodowanych przez szkołę. Podstawówka nowa, 5 na 8, piąta klasa do 8, już tutaj stan psychiczny 9 na 10. Co do poprzedniej klasy, wszyscy od góry do dołu dostali minus 20 punktów przez to, że się wypisałam. Nauczyciele wykazali profesjonalne podejście do uczniów, a klasa mnie ciepło przyjęła do siebie, ta nowa. Sporej ilości nauczycieli ufałam i naprawdę mi pomogli i przy okazji nauczyli kilku bardzo ważnych rzeczy w życiu. Ogólnie dużo świetnych wspomnień oraz wyjść z wychowawcą. Wszystko było na bieżąco i nikt nie czuł strachu przed nauczycielami. Szkoła średnia, kochani. Poprzedni rok, czyli tak naprawdę no, druga klasa teraz. W drugiej klasie szkoły średniej jest dziewuszka. 0 na 10.
Weszłam tam i oczekiwałam minimum. Skończyło się na poniżaniu przez nauczycieli, wyzwisk, odbydła, patologii, odbycia nikim, a jak kogoś nie było przez dłuższy czas w szkole i ma naliczone te nieusprawiedliwione godziny, to wychowawca groził psychologiem. Klasa też nie była jakaś w miarę ogarnięta, przynajmniej przez większość lekcji nie dawałam rady się skupić. Zero motywacji do nauki, aż w końcu poddałam się i nie zdałam. Nauczyciele, weźcie wy może pohamujcie bajerę, no bo jeżeli będziecie pierdzielić takie farmazony do uczniów, którzy totalnie nie wiecie, co oni przeszli w podstawówce, to możecie narobić więcej szkód, by wasza wielka, kurde, mózgowość psychologiczna czasami naprawdę zaskakuje taką małpę w internecie jak ja. Szkoła średnia teraz. Czyli znowu, kurde, powtarzamy klasę. Lekko się poprawiło, ale niewiele. Uczy mnie teraz kilku nauczycieli, którzy podchodzą do tej pracy jak z powołania. Klasa w miarę okej i w sumie nic poza tym. Nadal są gadki o bydle, o patoli, o tym, że wcale nie musimy tam chodzić i tak dalej. Nadal czuję się wyniszczona wydarzeniami z poprzedniego roku. Dorośli, wiecie, że wy robicie więcej krzywdy dzieciom niż oni sami sobie, nie? Kolejny komentarz. Szamelka, trzymaj się. Tak, kochani, kamera mi się przegrzała, więc no... 22 i dopiero teraz lecę z dalszą częścią. Bobero, chodzę do 8 klasy szkoły podstawowej i naprawdę się tu męczę. Codziennie kiedy tam wchodzę, to naprawdę się boję, co tu się będzie odpieprzać. Mam co prawda dobre oceny, ale to tylko dlatego, że prawie całe dnie poświęcam na naukę. A to tylko dlatego, że staram się dostać do dobrej szkoły, w której nie będzie całkowitych idiotów. Debili takich jak moi koledzy z klasy, którzy niszczą mi życie. Jestem w szkole dręczony, odrzucany, bo klasą rządzą ułomy, których wszyscy się boją, bo już nie jeden raz pokazywali, jak bardzo mają nasrane w głowie. Przykład? Proszę bardzo. Raz mi w szkole magicznie zginęło 100 zł, ale szkoła ma to gdzieś, niby popatrzyli na kamery i nic nie zauważyli. Innym razem drugiemu dręczonemu chłopakowi oblali plecach czymś strasznie śmierdzącym. Nikt nie jest pewien, co to było, ale są podejrzenia. Pewnie się domyślasz jakie. No pewnie siki albo jakieś inne badziewie. Oczywiście nikt z nauczycieli się o niczym nie dowiedział, bo kapuś dostałby solidny wpier... Niektórzy muszą po prostu cierpieć. Dlaczego? Bo mam wysokie oceny, jestem niski, noszę okulary. Ja pierdziu, nie potrafię tego zrozumieć, jestem załamany. Jedyne co mnie pociesza to to, że to już ostatni rok z tymi kretynami. Ogólnie to 4 na 10. Pozdrawiam, robisz dobrą robotę. Cieszę się, że ktoś się jeszcze interesuje sprawami uczniów. Obero, jakby mnie nie było, to byście byli autentycznie sami. Ja to chyba po prostu z powołania jestem, czy coś ten desen. Pamiętaj, Misiek, będzie dobrze, a jeżeli nie będzie dobrze, to po prostu miej to w dupie i rób swoje. Kolejny Czarnek komentarz. Irytuje mnie zakaz noszenia telefonów do szkoły. Wiem, że zabrzmi to trochę jakbym mówiła o jakimś narkotyku, ale to jest moja jedyna ucieczka od szkoły i ludzi w niej. Dosłownie codziennie zostaję poniżana, wyśmiewana i jest naruszana moja nietykalność cielesna. Nie mam gdzie się schować, ale zawsze mogę udawać, że mnie nie ma, wlepiając swój nos w telefon na te 10-20 minut. I zamiast faktycznie się tym zająć, ministerstwo nagle zakazuje nam telefonów, bo jesteśmy uzależnieni. Spoko, niech alkoholu też zakażą, bo ludzie są uzależnieni, ale nie walczą z powodami i alkoholizmu. Jak ja kocham fakt, że jesteśmy pozostawieni sami sobie. Moja psycha po szkole to 0 na 10. Ja dosłownie ledwo żyję. PS. Każdy nauczyciel ma wyjane na całą sytuację z psychologami włącznie. Czarnek, to są realia szkoły, a nie twoje pierdzielenie, że nie ma agresji w szkole. Okej? Okay? To są stare historie uczniów. To jest prawdziwe życie, a nie to, które ci przekazują jacyś twoi specjaliści, którym im wypłacasz nagrody za nic nie robienie. Ej, basa, trzymaj się. No, moi drodzy, są tylko nieliczne przykłady wiadomości od moich widzów. Od uczniów. Od uczniów, którzy chodzą do naszych polskich szkół. Czy ja tutaj jestem po to, że, nie wiem, chcę nagle zostać politykiem i chcę robić zamieszanie? Nie. Ja to, moi drodzy, mówię w tym momencie. Ja nie chcę zostać politykiem. Ja tak samo nie chciałem zostać, moi drodzy, youtuberem od szkoły. Ale jak ja tego nie będę robił, to uczniowie będą sami sobie pozostawieni. I tu w tym momencie nie Czarnek ratuje tych najbardziej pokrzywdzonych uczniów, tylko po prostu jakiś random. Koleś, który też był kiedyś poniżany w szkole. Bo on wie, co przeszli. Trzymajcie się, miśki. Pamiętajcie, zawsze bądźcie sobą i zawsze pamiętajcie, że ja w was wierzę. A jeżeli będziecie mieli chwilę słabości, jeżeli, moi drodzy, sięgniecie kiedykolwiek po jakieś żyletki, noże czy inne rzeczy, pamiętajcie, że ja przyjdę i dam wam w tyłek. Okej? Trzymajcie się.
Biorąc pod uwagę, że jest 22, to życzę wam miłej nocy. Do zobaczenia kiedy indziej. Tak się prezentuje sytuacja w Polsce. Agresji nie ma.